Z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam na wspólne malowanie farbami olejnymi realistycznych drzew. Pokażę Wam, jak to robić. Jak zrobić to przede wszystkim bardzo, bardzo prosto i bardzo efektownie. Bo najważniejsze to znalezienie dobrej metody, która uprości nam i ułatwi pracę, tak żeby jak najwięcej działo się samo, jak za sprawą magicznej różdżki. Zapraszam serdecznie na wspólne malowanie farbami olejnymi dzisiaj pejzażu przesłanego przez panią Karolinę Gimpel-Sabaj, za co bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że możemy wspólnie ten pejzaż dzisiaj namalować. Wyciskam na moją paletę, którą jest talerz, kolory, których będziemy używać, biel tytanowa, zawsze potrzebna. Będziemy malować dzisiaj raczej cienko, ponieważ będziemy pracować na kilku różnych warstwach. Także nie wyciskajcie farby zbyt wiele. Zawsze można jej dołożyć w trakcie. Witam serdecznie wszystkich i zapraszam na wspólne malowanie dzisiejszego pejzażu farbami olejnymi właśnie. Przydadzą się podstawowe kolory, czyli żółty cytrynowy, biel tytanowa, ultramaryna, zapewne błękit kobaltowy lub cyjan w niewielkiej ilości. Polecam też sienę oraz ugier. Już pokazuję, wyciskam tutaj kolejne kolory, biel tytanowa, ultramaryna, błękit ceruleum, żółty cytrynowy, zaraz tu jeszcze zagości u mnie magenta i zapewne siena palona. I to w zupełności nam dzisiaj wystarczy. Dobry wieczór wszystkim. Pokażę Wam dzisiaj, jak skutecznymi i bardzo prostymi metodami namalować realistyczne, niezwykle realistyczne drzewa. Tak więc będziemy mieli powtórkę z tygodnia realizmu, tylko że dzisiaj w temacie drzew i w technice olejnej. Doskonale, ja mam już wszystkie kolory na palecie. Żółty, biel tytanowa, ultramaryna, błękit ceruleum, brąz Van Dyka, po prostu ciemny brąz, siena palona i karmin. I tymi kolorami będę malował to, ale wcześniej zrobimy sobie podmalówkę. Podmalówkę na niebie, które wydaje się praktycznie białe, ale my je bardzo leciutko złamiemy i pokażę Wam, jak uzyskać efekt takich miękkich chmur. Dzisiaj dużo sprytnych metod na ułatwienie sobie życia. I metod, które pomogą nam bardzo skutecznie namalować wszystko, co namalować chcemy. Przyda się jeszcze szmatka do wycierania pędzli, ale nie tylko. Szmatką będziemy również malować niebo, już za chwileczkę rozcierać je. Przyda się również nieduża szpachelka, może być taka, może być nożyk, chociaż szpachelka malarska oczywiście najlepsza w tym celu. Zanim zaczniemy szkicować drzewa, zrobimy sobie taką zupełnie swobodną podmalówkę. Ewentualnie jedna jedyna linia, która będzie nam potrzebna, to horyzont w 1/3 od dołu, czyli tutaj horyzont. No właściwie to jest bardziej to wzgórze, możemy je leciutko zrobić nawet tutaj, o właśnie tak w górę wychodzące. Gdzieś tutaj będzie to duże drzewo, które widzicie w kadrze. Ja myślę, że ono będzie mniej więcej tej wysokości i wielkości takiej, żeby doszło prawie do połowy. Tak naprawdę to jest kilka drzew, to jest nawet cała grupa drzew. Obok będzie to mniejsze drzewo.
jeszcze to malutkie, gdzieś tutaj. Domek, który sobie troszeczkę przesuniemy, żeby zmieścił się w naszym kadrze. Żeby tak całkowicie się nie przycinał przy krawędzi, to umieścimy go sobie gdzieś tutaj. Może nawet troszkę niżej. Zaraz zobaczymy. Ja mam troszkę wyższe podobrazie. Ona ma troszkę inne proporcje. To jest podobrazie 30 na 40 cm. Tą pierwszą podmalówkę zrobimy sobie z większą ilością rozpuszczalnika lub terpentyny. Weźmy sporo bieli tytanowej. Ale będziemy mimo wszystko dosyć cienko malować, więc też bez przesady. Ja użyję naturalnej sieny, żeby sobie troszeczkę ocieplić niebo. Właściwie troszkę sieny i troszeczkę ultramaryny, żeby dostać taką lekką szarość. Już pokazuję ten kolor. Ultramaryna, troszeczkę ugru lub naturalnej sieny. Może nawet jeszcze troszkę sieny palonej. O właśnie. I zmieszamy sobie taką szarość, która będzie... dobra do nieba. Mocno rozcieńczam. Zresztą będziemy sobie mogli rozcieńczać na obrazie. No i wcieram na początek takie ciemniejsze odcienie, które za chwileczkę możecie lekko wejść za drzewo. Ale troszeczkę cieniej za drzewem, bo będziemy zaraz nakładać kolor na farbę na drzewie, więc nie chcemy, w ogóle bardzo cienko dzisiaj malujmy, nie chcemy grubych warstw farby, bo one muszą nam szybko względnie odparować. Także dzisiaj polecam użyć więcej terpentyny lub benzyny, tak żeby rozpuścić farbę, żeby ona stała się po prostu rzadka i cienka. Wtedy szybciutko nam ta warstwa będzie tężała i będziemy mogli łatwo nakładać kolejne warstwy, bo dzisiaj będzie głównie o warstwach i będziemy malować drzewa warstwami z wykorzystaniem tego, jak drzewo jest skonstruowane. Faktu, że w środku jest ciemniejsze, na wierzchu jaśniejsze. Także ja wcieram dosyć mocno i intensywnie. Może nawet troszeczkę przesunę domek niżej, zaraz zobaczę. No już na samym dole oczywiście nie musimy szarości nakładać, bo tam po prostu będą już drzewa. Tam sobie zaraz nałożymy inny kolor podmalówki. Ale teraz, żeby nadać jeszcze na naszym niebie efekt chmur, zrobimy rzecz następującą. Jeszcze troszkę wygładzę tę szarość. Taka ciepła szarość powstała. Przyjemna.
Myślę, że jednak troszkę obniżę wszystko, bo mam pod obrazie o innym formacie, także domek przede wszystkim zrobię niżej, będzie. Także tutaj będą drzewa nad domkiem. Już może nawet ołówkiem, bo ołówek bardzo ładnie się rozpuszcza w farbie, więc możemy sobie użyć ołówka jako pigmentu, który zaraz rozmalujemy. Także zamieniłem domek na drzewa nad domkiem i teraz pędzlem i cieniutką warstwą farby, jak widzicie, rozmalowuję ołówek tak, żeby dał w efekcie taki podkład w miejscu, gdzie będą drzewa. Moi drodzy, teraz oczywiście chwilka czasu dla Was, żebyście sobie spokojnie ten etap dokończyli. Ja wycisnę sobie teraz troszkę więcej bieli tytanowej jeszcze, bo będziemy teraz miejscami nasze niebo rozjaśniać, a być może miejscami je nawet troszeczkę przyciemnimy jeszcze, tak żeby dostać efekt miękkich chmur. Tak naprawdę można nawet by farbę nakładać bezpośrednio na obraz, ale można i pędzlem z palety. Proponuję Wam wziąć sobie drugi pędzel albo nawet palec. Można ten etap nawet palcem wykonać. Już pokażę, co będziemy robić. Czystą biel naniesiemy sobie w ten sposób u góry, byle jak, dosłownie, żeby ją tylko nanieść na obraz. A drugi taki pasek czystej bieli naniesiemy sobie troszkę niżej. Tak, żeby wszedł za drzewo, jedno i drugie. I teraz za pomocą pędzla, którym nanosiliśmy tę biel, rozcieramy ją bardzo dokładnie. Najlepiej, żeby to był pędzel szczeciniasty. Poczynając od góry, bo tam chcemy mieć jaśniejszą biel, i najpierw robimy sobie jedno przejście w poziomie. To jest właśnie magia farb olejnych i to, że one się idealnie gładko rozcierają. Można też takimi ruchami kolistymi. Krótkie ruchy. Ale tak, żeby bardzo płynnie jedno przeszło w drugie.
Teraz to samo robimy na dole. Za naszymi przyszłymi drzewami również. Drzewa zaraz będziemy malować już po tym etapie. Zwróćcie uwagę, żeby krawędź również zmiękczyć. Chcemy dostać efekt takich trochę deszczowych chmur jedna nad drugą. To miejsce, gdzie chmury się spotykają, możemy również, tylko już bardziej teraz w poziomie, kilka razy przejechać pędzlem. Dzięki temu to miejsce zdecydowanie się wygładzi. Możecie dodać zawsze bieli, jeżeli ta różnica jest jeszcze troszkę zbyt mało widoczna. Także mamy dzisiaj przy okazji jeszcze lekcję malowania chmur farbami olejnymi. No, takich specyficznych chmur, bardzo jasnych i miękkich. No, cieszę się, że sposób na szarość podoba się pani Idzie. No i teraz zacznie się powoli najciekawsza część. To znaczy zaczniemy dodawać drzewa, ale pracujemy warstwami od tego, co najdalej, do tego, co najbliżej. Czyli najpierw dodamy sobie drzewa na horyzoncie, taki pas drzew najdalszych. To, co zaczęliśmy tutaj robić już, ja zacząłem właściwie obniżając domek. Użyję do tego ultramaryny z żółtym cytrynowym w niewielkiej ilości bardzo. No i to wystarczy w zupełności. Ultramaryna i troszeczkę żółtego cytrynowego, tak żeby... Aha, i troszkę bieli. Ja wziąłem pędzel, którym wcześniej już nanosiłem biel, tak żeby ona była od razu nieco jaśniejsza, ta nasza mieszanka. I bardzo cienko, bo dosłownie wcieramy taką dosyć suchą, cienką warstwę. Chcemy, żeby dzisiaj wszystko nam ładnie i szybko wysychało. Właściwie to i tak nie wyschnie, ale będzie można na takiej cienkiej warstwie śmiało nakładać warstwy kolejne. Starajcie się rozostrzać lekko krawędź. Zresztą przy malowaniu taką suchą farbą to dzieje się właściwie, takim suchym pędzlem, to dzieje się właściwie samo. Tym bardziej, że mamy na górze nałożoną biel, szarość, którą wcześniej nakładaliśmy, więc czy to okrężnymi ruchami, czy takimi bardziej pionowymi, i tak uzyskamy. Miękką powierzchnię. I to, co jest ważne, kiedy malujecie, to uprościć maksymalnie kolejne kroki, uprościć przestrzeń, którą rysujemy. Właściwie po prostu zrozumieć, jak ta przestrzeń jest zbudowana i podzielić ją na wyraźne plany. To jest sekret skutecznego i efektywnego i efektownego malowania.
Możemy zejść niżej i zobaczymy, jak wysoko tam sobie później naszą łąkę domalujemy. Przypuszczam, że część tych drzew zamalujemy, ale śmiało można. To drzewko, które rośnie tuż obok domku, na razie pomijamy, ponieważ ono jest już bliżej. My na razie malujemy las, który jest tam w oddali. Jego prawie nie widać za wszystkimi tymi drzewami, ale malujemy go, ponieważ zrobimy trochę prześwitów w drzewach, które będziemy zaraz malować, więc niech będzie widoczne na wszelki wypadek nawet więcej. I tyle. Nie ma się co specjalnie rozczulać nad tym etapem. Od razu tym samym pędzlem, słuchajcie, bierzemy sobie więcej żółtej cytrynowej. Możemy więcej tego koloru zrobić, bo mamy więcej trawy do namalowania. Można dodać troszkę bieli, żeby kolor był jaśniejszy, bo będziemy malować tę łąkę. I łąkę namalujemy z takim przejściem od jaśniejszej, bardziej takiej ugrowo żółto-szarej do intensywniej zielonej na pierwszym planie. Zrobimy to od razu już teraz, nie ma na co czekać. Tak więc najpierw robimy sobie tło, najpierw robimy sobie scenę. Pozdrawiam Panią Ewelinę. Pani Ewelino, warto nawet popatrzeć, jeżeli Pani nie może teraz malować, to patrzenie też dobre. Słuchajcie, troszkę ugru proponuję, bieli, żółty cytrynowy i odrobinka ultramaryny, którą już tutaj mam na pędzlu, bo to jest dokładnie ten pędzel, którym przed chwilką malowałem las. Już sprawdzam, jak ten kolor się miewa. A jeszcze go troszeczkę przyugruję i troszeczkę rozjaśnię jednak bielą. Tak, żeby on był zdecydowanie jaśniejszy od lasu. Ja dzisiaj używam farb olejnych Winsor & Newton, seria Winton. Tak więc dodaję sobie trochę bieli, trochę więcej ugru, żółty cytrynowy, jakieś resztki ultramaryny, którą miałem na pędzlu. Tak, to jest zdecydowanie lepszy kolor. I teraz określamy, gdzie chcemy mieć styk lasu i łąki. Ja proponuję zrobić to mniej więcej na tej wysokości. Łąka tak troszkę wchodzi, dochodzi mniej więcej do wysokości dachu domku, bo to jest łąka w tle oczywiście. Tutaj przed domkiem będzie już niżej. Za piękne zdjęcie. Raz jeszcze dziękuję. Gratuluję Pani Karolinie Gimpel-Cabaj. To dzięki Pani Karolinie dzisiaj ten pejzaż malujemy. Mam nadzieję, że Pani Karolina maluje z nami. I teraz schodząc w dół, dodaję troszeczkę więcej żółtego, troszeczkę więcej zieleni, tak żeby dostać stopniowo bardziej nasycony i troszkę ciemniejszy stopniowo kolor. Tak więc dodaję po prostu to coraz więcej ultramaryny i coraz więcej żółtego.
A to, co tu widzicie, to jest właśnie takie przejście, które chcemy uzyskać. I też staram się malować bardzo cieniuśko, czyli wcieram porządnie i intensywnie farbę w podobrazie. Możecie wziąć troszkę więcej terpentyny. Kiedy planujemy jednosesyjne malowanie, takie jak dzisiaj, to najlepiej malować właśnie w miarę cienko. Oczywiście nie musi i nawet nie powinno być to idealnie gładkie, ponieważ na tych zieleniach występują jeszcze różne odcienie, jaśniejsze, troszkę ciemniejsze miejsca, także nie staramy się tego robić zbyt perfekcyjnie. Chwileczka czasu dla Was, żebyście nie musieli malować w popłochu ani się spieszyć. Ja w międzyczasie dodaję trochę żółtej na moją paletę. Pani Beata jeszcze akwarele z drzewem, tak? Ma do zrobienia. Słuchajcie, żółty cytrynowy, troszkę bieli, może być też troszeczkę ugru i dosłownie kilka jakichś pociągnięć, które nam minimalnie złamią jeszcze kolorystykę. Gdzieś przed domkiem można nasycić trochę zieleń, gdzieś poniżej można ją troszeczkę też przyciemnić, czyli żółty cytrynowy i trochę ultramaryny. Podstawowa sprawa to to, żeby dalej było bliżej horyzontu, żeby było jaśniej i troszkę bardziej szaro, a na pierwszym planie może być trochę ciemniej i trochę bardziej nasyconym kolorem i w ten sposób zbudujemy sobie głębię perspektywą powietrzną. Jeśli chcecie, to palcem możecie nawet leciutko rozetrzeć ten styk lasu i łąki, przesuwając palcem wzdłuż linii, którą namalowaliśmy. Takie rozmycie w farbach olejnych wychodzi bardzo atrakcyjnie i praktycznie samo i daje bardzo dużo dobrej przestrzeni. Ja nawet w ten sposób jeszcze palcem potraktuję styk tego odległego lasu i nieba. Skoro już malujemy farbami olejnymi, to wykorzystajmy tę ich miękkość w 100%, a nawet w 150%. Otóż to. Domek na razie zostawimy, za chwilkę się nim zajmiemy, zajmijmy się w końcu i zróbmy w końcu drzewa. Drzewa zaczniemy od malowania ich pni oraz ciemniejszych konarów. Proponuję, żebyśmy zaczęli od namalowania sobie kilku plam. Już pokażę jak. Przyda się tutaj cieńszy pędzel. Ja polecam do malowania pni
gałęzi pędzle syntetyczne o szpiczastej, ostrej końcówce. Dobrze, mam nadzieję, że już wszyscy zdążyli dotrzeć do tego etapu. Słuchajcie, zaczniemy od drzewa, które jest dalej, czyli od tego ciemnego. Możemy dla ułatwienia sobie troszeczkę sprawy, żebyśmy wiedzieli, gdzie to drzewo ma być, zacząć od narysowania ołówkiem lub nawet wydrapania drugim koniuszkiem pędzla miejsca, gdzie będzie pień. I teraz bardzo swobodnie, bo tych gałęzi praktycznie nie będzie widać, ale możemy kilka gałęzi sobie narysować, tak żeby w ten sposób wyznaczyć sobie krawędzie, czy wielkość drzewa, o właśnie coś takiego. Nie musimy rysować wszystkich gałęzi, ponieważ tak będziemy je malować farbą, ale część naszkicowana też się przyda. Tak samo zróbmy, to tak naprawdę nie jest jedno drzewo, tylko to jest grupa kilku drzew. To mniej więcej może wyglądać. Tak jakbyśmy malowali takie dwa wielkie liście sałaty z ich żyłkami w środku. To nam pomoże mniej więcej już sobie wyznaczyć, gdzie drzewa mają się zaczynać, gdzie mają się kończyć. Można tego nie robić, ale równie dobrze można sobie w ten sposób pomóc. Także dlaczego myśmy mieli sobie nie pomóc? Tu jeszcze będzie jedno mniejsze drzewko. Ja je troszeczkę przesunę, a może w tę stronę, tak żeby ich pnie się nie pokrywały. Tak żeby sytuacja była troszkę jaśniejsza. Jest jeszcze to drzewko za domem. Może być większe niż na zdjęciu, może być mniejsze, to nie ma aż takiego znaczenia. Mamy tutaj tą rolkę siana najprawdopodobniej. I domek. No i teraz właśnie etap, o którym Wam mówiłem. Zanim zaczniemy malować pnie, to namalujemy stronę drzewa, która jest za pniem i częściowo za gałęziami. Czyli malujemy dosłownie drzewo od jego tylnych liści, od tylnej części korony, tej, która jest z dala od nas. Ja znowu używam do tego ultramaryny z odrobiną żółtego cytrynowego. Ale to będzie dosyć ciemna część drzewa, także może przeważać ultramaryna. I teraz, co jest ważne? Wchodzimy teraz w ten sekret i metodę dobrego malowania drzew. Robimy to takimi plamkami, pomiędzy którymi będziemy zostawiać prześwity nieba, tak jak to widzicie na zdjęciu. Tamtego nieba troszkę prześwituje. Starajcie się tylko nie malować zbyt podobnych plamek. Raczej szukamy nieregularności w naszym drzewie. Tak więc niech jedne będą większe, drugie mniejsze.
malujemy je dosyć ciemno, tak więc ja nawet wezmę sobie trochę ugru i połączę z ultramaryną, tak żeby dostać jeszcze ciemniejszy ton. On i tak będzie się troszeczkę rozjaśniał, bo miesza się minimalnie z tą warstwą, którą wcześniej nakładaliśmy, także można tę operację powtórzyć kilkakrotnie i nawet bardzo dobrze, że troszkę miesza się jedno z drugim, bo dzięki temu dostaniemy jeszcze efekt przestrzeni. Nie zamalowuję specjalnie tego miejsca, gdzie wejdzie pomarańczowe drzewo. No później ciężko byłoby pomarańcz nałożyć na warstwie ciemnej, którą teraz malujemy. I zostawiam też wolne miejsce tutaj, gdzie pojawi się to mniejsze złote drzewko. Dołożę sobie troszkę ultramaryny, bo tutaj jej jednak trochę idzie. Jeżeli zamalowało Wam się na przykład za dużo i chcecie dodać jakieś prześwity, to można śmiało wydrapać je szpachelką właśnie, zamiast paznokciem. Ja tutaj sobie brudzę paznokieć, a można przecież zrobić to świetnie, skutecznie szpachelką. Dobrze. Zróbmy to samo z drzewem pomarańczowym, tyle że nie będziemy używać aż tak ciemnego koloru, tylko oczywiście odpowiednio jaśniejszy. Mieszam sobie pomarańcz oczywiście z żółcieni, ale właśnie będziemy mieszać raczej teraz ciemniejszą wersję tego
pomarańczu, bo najpierw malujemy cienie, a później będziemy dopiero malować światła. Tak więc właściwie przejdziemy od ciemniejszego, tak od sieny palonej wręcz do ciemnego brązu. Tak więc możecie śmiało, już pokazuję, możecie śmiało użyć nawet sieny palonej albo dosyć ciemnego brązu, ciemnego pomarańczu. Właśnie coś takiego. Bo jaśniejsze listki będziemy dodawać za chwilę. Pamiętajcie, aby zostawiać miejscami prześwity pomiędzy. Gałązkami, żeby biel tła wcinała się koniecznie w głąb drzewa. To jest tylko część drzewa, tak naprawdę, bo jeszcze będziemy dokładać zaraz jaśniejsze gałązki, bardziej na pierwszym planie, jaśniejsze liście właściwie. No i chcemy zachować troszkę takiej ażurowości i lekkości drzewa. Zwracajcie też uwagę, żeby drzewo nie było zbyt kuliste. Ono no, do pewnego stopnia jest kuliste na zdjęciu, ale nie do końca. Nie jest taką idealnie regularną kulą. Tak jak Wam wspominałem, schodząc niżej, możecie używać też troszkę więcej ciemnych odcieni. Zresztą zaraz będziemy dodawać jeszcze pnie i gałęzie. One nam też jeszcze sporo cienia wprowadzą.
Tutaj bielą kilka prześwitów na drzewie. To jest cały czas tylko tylna warstwa, tylna część tego drzewa. Teraz już za chwilkę dodamy sobie gałęzie i konary. I na samym końcu namalujemy najbliższą część tego drzewa, najbliższą nam, dodając jasne liście. Cienkim pędzelkiem to będzie dosyć dokładny proces. No, palec znowu jest świetny i niezastąpiony przy takich miejscach. A, jeszcze przy okazji drzewko za domem. Tak więc na razie malujemy ciemniejszą wersję tych drzew. Malujemy ich ocienioną wewnętrzną część korą. Zanim namalujemy pnie, zrobimy jeszcze jedną rzecz, czyli cień pod drzewem, bo chcemy, żeby cień był za pniami, właściwie troszkę pod pniami. Możemy to zrobić ciemnym błękitem, który ja nawet mieszam jeszcze troszeczkę z brązem, tak żeby on nam dał taki mocny cień o nieco zmiękczonej krawędzi, jak to cienie mają w zwyczaju. A przy okazji dodam też od razu cień gdzieś za domkiem.
kilka dosłownie takich pojedynczych dotknięć w troszkę przypadkowych miejscach. To są takie bliżej nieokreślone akcenty, ale one powodują, że powierzchnia, którą widzimy, uaktywnia się i zaczyna coś oznaczać. To mogą być jakieś kępy traw, cokolwiek. Ale to zawsze powoduje, że względnie płaska powierzchnia zaczyna coś oznaczać. To jest takie lekkie zadrażnianie powierzchni czymkolwiek. Jedna linia wystarczy i świetnie buduje w pejzażu przestrzeń. No i teraz, w końcu, nareszcie, hura, hip, 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 malujemy pnie i gałęzie drzew i to będzie wdzięczny moment. Polecam tutaj precyzyjny pędzelek, no tego nie da się zrobić inaczej. To musi być pędzel z ostrą końcówką. Ja proponuję do tego syntetyczny pędzelek, taki jak mój, to jest szósteczka. Z tego co pamiętam, tak, szósteczka. I zdecydowanie proponuję tutaj rozcieńczoną farbę, czyli weźcie sobie brąz. Tak, po prostu brąz, bardzo ciemny brąz albo jaśniejszy brąz i przyciemnijcie go ultramaryną, ale chcemy ciemny brąz jak gorzka czekolada, a nawet jeszcze ciemniejszy albo taka gorzka czekolada 90% kakao albo nawet 95%. I takim ciemnym brązem zaczynamy od dołu pnia, przyciskamy pędzel troszkę mocniej, ciągniemy go w górę i stopniowo zmniejszamy nacisk. Możecie też lekko przekręcać pędzel, żeby on spuszczał farbę trochę wydajniej. I nieregularnie. Pamiętajcie, że to mają być. Pnie i gałęzie żywego drzewa, więc niekoniecznie zbyt proste, nie od linijki. No i niekoniecznie pionowo, niech one się troszkę przechylają. I tak naprawdę one nie muszą być jakieś dokładne, bo i tak większość nich zniknie nam po prostu w liściach. Tym bardziej, że my je zaraz zamalujemy ostatnią warstwą liści. Przede wszystkim w tych prześwitach jasnych, bo te prześwity zostawialiśmy właśnie po to, żeby tam pojawiły się gałązki. I też pamiętajcie o tym, żeby zachować nieregularne odległości pomiędzy pniami, bo nie wiadomo dlaczego my ludzie mamy tak, że jak coś zaczynamy malować, to wpadamy w jakiś taki mechaniczny rytm i wszystko zaczynamy układać w tych samych odstępach. Tymczasem trzeba nam tutaj nieregularnych odstępów, no bo to są drzewa, które się same wysiały, więc nie rosną według geometrycznego układu. Raz jeszcze przypominam, więcej terpentyny lub benzyny, żeby malować dosyć rzadką, płynącą niemal farbą. Wtedy i tylko praktycznie wtedy jesteśmy w stanie dostać takie mocne i precyzyjne przy okazji linie. Jak widzicie, i tak trzeba farby dodawać, bo ona po prostu miesza się na pędzlu z tym, co nakładaliśmy troszkę wcześniej. Optymalnie byłoby to rozłożyć na kilka dni i tę czynność, którą teraz robimy, malować po jakimś czasie, ale dzięki temu, że dosyć cienko malowaliśmy, powinno udać się to zrobić i tak.
Można to robić naprawdę wręcz niedbale, ponieważ i tak większość tego, co malujemy, będzie zaraz zakryta liśćmi. No właśnie, kiedy farba jest za gęsta, ona po prostu nie chce malować po tej farbie, która już jest, więc naprawdę rzadziuśka farba, bardzo rozcieńczona, sprawdza się tutaj najlepiej i bez zbytniej dokładnej przesady. Nakładajcie kolejne machnięcia pędzlem. To przepraszam za hałas. Więcej tego brązu i takich ciemnych miejsc może być niżej. Tam chcemy solidnie przyciemnić. Tak samo zrobimy z drugim drzewem i z trzecim i czwartym. O, mi jakieś nadprogramowe drzewko wyrosło małe. Niech sobie będzie. To takie złotawe drzewko możecie w całości zamalować na brązowo, żeby powstał taki ciemny podkład. Teraz będziemy na tym podkładzie malować jasne liście. Ja dodaję jeszcze kilka ciemniejszych plam na drzewach tych rdzawych, pomarańczowych,
szczególnie u dołu, tak żeby zaraz na tym ciemniejszym podkładzie pięknie mogły zaświecić pomarańczowe liście, które będziemy już za momencik nakładać. Bo teraz cały czas malujemy wnętrze drzewa, a już za chwilkę będziemy malować jego zewnętrze. Będziemy robić to kropeczkami. Dzisiaj dla odmiany dużo detali, dużo precyzyjnego malowania. I tak naprawdę teraz na koniec ta najciekawsza część dotycząca malowania drzew, czyli właśnie malowanie listków oświetlonych mocno światłem. A tak naprawdę już mogłoby zostać, ale zaraz zobaczycie, do czego zmierzam i po co to wszystko robimy. A korzystając z tego, że mam taki rudy na pędzlu kolor, dodam jeszcze kilka rudych trawek, czy też takich szaro-brązowych. Ups, to nie było w planie. Jakaś mi się tutaj zrobiła bomba. Już ją zetrę. No dobrze, troszkę nieplanowany efekt, ale niech sobie będzie. Słuchajcie, teraz płuczemy dokładnie pędzel, czyścimy go. Ponieważ tym właśnie precyzyjnym pędzelkiem, którym malowaliśmy gałęzie, będziemy teraz malować światło na liściach. Piękne, żywe i pomarańczowe, więc chcemy mieć czysty pędzel. Raczej gęstą farbę i teraz bierzemy sobie żółty. Trochę pomarańczowego, trochę bieli. Ja jeszcze widzę, że muszę wyczyścić pędzel, bo jeszcze z niego wyciekają jakieś niekoniecznie czyste kolory. Trochę bieli będzie potrzebne, bo ona spowoduje, że kolor będzie bardziej kryjący. I robimy sobie pomarańcz. Jeżeli macie gotowy również taki pomarańcz w tubce, to proponuję go użyć. To jest bardzo dobry pomysł często. Ja akurat mam, to jest Van Gogh, intensywny pomarańcz i użyję go dzisiaj. Ale domieszam do niego także trochę żółtego. Ponieważ chcemy dostać takie przejście od żółto-pomarańczowego u szczytu korony do coraz ciemniejszego. Mam dosyć jasny, żółto-pomarańczowy kolor i teraz
Nakładam go. Kropeczkami. Zrobię już zbliżenie na mój obraz, żebyście widzieli, co tutaj się dzieje. Tylko się uporam ze statywem, bo tutaj znowu dużo nóg poza moimi nogami. Możecie rozcieńczyć troszkę farbę terpentyną lub rozpuszczalnikiem, jeżeli jest za gęsta i nie chce zostawiać śladów. Rzadsza farba jest bardziej kryjąca, w tym sensie, że łatwiej schodzi z pędza. Można użyć też troszkę oleju w tym momencie. Ja tak zrobię. Proponuję Wam nabrać dużo farby na pędzel, taką kluskę farby i grubo ją nanosić w tej chwili jako grupy tych jaśniejszych liści. Najbardziej już jasnych, wręcz żółto-złotych u samej góry, a niżej już coraz bardziej pomarańczowych. W pewnych miejscach zostawiajcie prześwity tego, co malowaliśmy wcześniej, prześwity ciemniejsze. Tak więc podzieliliśmy drzewo na warstwy przestrzenne. Pamiętajcie, żeby nie pokrywać teraz całego drzewa tak samo. Malujemy tylko tak naprawdę grupki takich jaśniejszych liści z przewagą u samej góry i na obrysie drzewa. W środku ich będzie troszkę mniej, na tych niższych partiach drzewa.
Możecie spokojnie, naprawdę grubo nakładać farbę. Ona wprawdzie będzie schła tydzień albo dwa. Jeśli chcecie przyspieszyć schnięcie, to można kupić sekatywę. Ale przez to, że jest grubo nałożona, da fantastyczny efekt pierwszego planu. Dlatego, że te listki, które teraz nakładamy, rzeczywiście wychodzą bliżej w naszą stronę, wychodzą na pierwszy plan. No właściwie malujemy grupy liści, to nie są pojedyncze listki. Kiedyś zrobimy to z pojedynczymi listkami, pójdziemy sobie w taki hiperrealizm. Ale to najprawdopodobniej też na troszkę większym formacie. Po prostu łatwiej tam takie rzeczy robić. Tę samą technikę możecie zastosować, malując farbami akrylowymi. Tyle, że oleje mają bardziej intensywne kolory i wychodzi to nawet troszkę atrakcyjniej. No z kolei akryle miałyby tę przewagę, że szybciej by nam schły. Ja tu gdzieś jeszcze drapnę jakieś białe światełko. Zawsze można je dodać też później. Mam nadzieję, że ta metoda Wam się podoba, że jest wygodna. I przyjazna. Możecie teraz przenieść się od razu na drugie drzewo, ponieważ nawet tą intensywną żółtą czy pomarańczową wręcz farbą możemy śmiało malować. Ona będzie się i tak mieszała częściowo z tym, co jest w podkładzie i da nam w efekcie dosyć dobrą zieleń. Proponuję też troszkę bieli, żeby ta zieleń jednak nie była tak trawiasta, tylko żeby wpadała w taką troszkę bardziej szarą zieleń. Trochę ciemniejszą niż trawa. Daria zapowiada, że jest nowa część podróży malarskich. Może chcesz zapowiedzieć? Dziękuję Wam wszystkim za cierpliwość. Zrobiłam przerwę w naszych malarskich wyprawach ze względu na wcześniejsze prace nad mozaiką i obrazem.
ale teraz już nadgoniłam wszystkie sprawy zaległe i właśnie wrzuciłam nowy post z 45. wyprawą malarską. Jeśli ktoś ma ochotę, serdecznie zapraszam. A jaki obraz tym razem? Zdradzić? Pewnie. Adam i Ewa Cranacha. Wersja z Uffizi we Włoszech. Świetnie malowana. Mieliśmy okazję zobaczyć jakiś czas temu. Mhm. Polecam. Taki z przymrużeniem oka tym razem. Na rozgrzewkę. No to teraz koniecznie trzeba sprawdzić, jak to wygląda i co można cię zrobić. Słuchajcie, malujemy teraz światło na drugim drzewku. No i coraz bliżej końca. Jeszcze nam zostało ostatnie. Pewnie jeszcze jakieś detale. A, tutaj złote drzeweczko na dole, więc można na nim śmiało teraz światła domalować. Cieszę się bardzo, że metoda wam się podoba, ja też ją lubię. Można śmiało w tej technice dziubać sobie te drzewka nawet po jednym liściu. Główna myśl jest taka, że najpierw malujemy cień, a później malujemy światło na tym drzewie, czyli najpierw wnętrze drzewa, a później zewnętrze. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, ja się zajmę dachem domu. Proponuję troszkę czerwieni, trochę bieli, żeby ten dach poszedł w lekki róż, ale jasny mimo wszystko.
Przy malowaniu domku właściwie podobna zasada jak przy malowaniu drzew, czyli najpierw malujemy to, co ciemne, czyli cień pod dachem, a później dodamy sobie jasną ścianę, jasną elewację właściwie. I to jest w ogóle metoda bardzo skuteczna, którą możecie stosować przy dowolnym temacie, malowanym nie tylko farbami olejnymi, ale również innymi, także najpierw cienie, później światła. No to jest odwrotność akwareli, prawda? Zupełna odwrotność akwareli, którą stosujemy przy farbach kryjących. Ja serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do dołączenia do grupy OKO. Już obecnym w grupie OKO bardzo dziękuję za udział i za wspieranie pracowni w ten sposób. Jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć pracownię w jakikolwiek sposób, to można to zrobić przez nasze konto lub dołączając do grupy lub przez Patronite, do którego link znajdziecie w opisie do dzisiejszej i do każdej innej lekcji. Ja zostawię taką biel, bialutką na elewacji domku. Niech to będzie taki dom bielony wapnem. To jest po prostu czysta podmalówka. Ja ją jedynie złamię troszeczkę u góry, no, żeby dostać efekt. Cienia. Taki biały akcent dobrze tutaj zrobi. Dodam jeszcze na nim tylko okienko. Korzystając z tego, że farba troszeczkę związała, ja jeszcze bardzo ciemnym brązem i błękitem przyciemnię pnie. O, jak to podeschnie na przykład jutro, jak troszeczkę podeschnie, można jeszcze te pnie przyciemnić, tak żeby one były bardzo, bardzo ciemnym, właściwie najciemniejszym akcentem w całości. To jeszcze dużo smaczku tutaj doda. W tej chwili jednak farba jeszcze nie łapie.
może w jakimś stopniu chociaż łapię. Jeszcze wziąłem troszkę farby na drewienko od pędzla i dodam kilka takich najdrobniejszych, pojedynczych, pomarańczowych listków. To jest dobra metoda, kiedy chcemy super precyzję i wydajność farby. Ona wtedy schodzi kropelkami. Właściwie mogliśmy w ten sposób całe drzewo namalować, tylko by to trwało odpowiednio dłużej. Ale bardzo dobra metoda, jeżeli będziecie chcieli pobawić się z tym drzewem jeszcze troszkę po zajęciach, to polecam właśnie tę metodę. A to samo można robić szpachelką, no bo prosiłem, żeby przygotować na dzisiaj szpachelkę. Właściwie jej nie użyliśmy, więc dla przyzwoitości, żeby było wiadomo, po co ją mieliście przygotować, pokażę jeszcze kilka dotknięć szpachelką. Myślę, że darujemy sobie ten taki bardzo intensywny, ciemny pierwszy plan. Ewentualnie może jakieś drobiazgi. Możemy przedrapać teraz szpachelką i nałożyć szpachelką też, o właśnie, troszkę takich najjaśniejszych, najdrobniejszych punktów, listków. Ona daje totalnie inny efekt niż pędzel. Daje bardziej precyzyjny efekt w tych miejscach, gdzie jej użyjemy. Szpachelką można też zdrapywać już nałożoną farbę, przenosić ją w inne miejsca. Też przedrapać kilka takich bardzo umownych punkcików gdzieś na pierwszym planie, ale myślę, że darujemy sobie ciemny dół. Chcę zachować wszystko na tej głównej osi. Dodaję teraz troszkę ciemnych prześwitów w pomarańczowym drzewie, tak żeby pokazać, że to drzewo ciemne gdzieś tam przebija. No i staram się jeszcze przyciemnić, ale tak jak mówiłem, to będzie łatwiej zrobić nawet jutro. Jeszcze troszkę przyciemnić najniższe partie korony tego ciemnego drzewka.
Moi drodzy, myślę, że na tym skończymy. Jest właściwie wszystko, co miało być. Raz jeszcze dla przypomnienia. Malowaliśmy ten obraz warstwami od najdalszego planu do najbliższego planu. Drzewa rozłożyliśmy na trzy warstwy. Na tylną część ich korony, na środkową ich część, czyli pnie i gałęzie, i na zewnętrzną ich część, czyli jasne listki na pierwszym planie. Kiedy to podeschnie, to całkiem śmiało i nawet bardziej skutecznie możecie jeszcze podziałać na powierzchni właśnie jaśniejszymi punktami, w ten sposób nawet nanosząc je z pędzla, jak ja to robię w tej chwili, niech one sobie zaświecą. To mogą być naprawdę bardzo urocze jeszcze dodatki i bardzo dobrze zrobią. Nawet już widać, jeżeli używam trochę jaśniejszej, odstającej wręcz, grubo nakładanej, ale bardzo punktowo nakładanej farby, to liście na tym drzewie zaczynają się tutaj, pokażę Wam to z bliska, zaczynają się tutaj oddzielać, wychodzić na pierwszy plan i właściwie mienić na powierzchni drzewa. Robimy to tylko w tych miejscach, gdzie chcemy zaakcentować konary bliższe nam. Także nie na całej powierzchni, bo wtedy ten efekt padnie, on siądzie. I przede wszystkim na wyższych partiach. To jest naprawdę grube malowanie. To będzie schło, ale jak już wyschnie, da nam śliczny, trójwymiarowy efekt farby olejnej. Efekt objętościowy, malarski, wręcz rzeźbiarski. W czasie, kiedy powoli będę się z Wami żegnał i życzył Wam dobrej niedzieli, zapowiem, że w przyszłym tygodniu tydzień ze zdjęciami nadsyłanymi przez Was w poście, który opublikowałem kilka dni temu, tam jeszcze cały czas jakieś kolejne zdjęcia spływają. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję Wam za wszystkie Wasze oblicza jesieni, bo właśnie jesień będzie tematem najbliższego tygodnia. Jesień na Waszych fotografiach. Także jeżeli ktoś tylko ma ochotę i chciałby się podzielić swoim zdjęciem i ewentualnie udostępnić je do malowania na zajęciach, oczywiście nie namalujemy wszystkich zdjęć, które przysłaliście, bo to jest niemożliwe, ale wybiorę część z nich i te, które uznam za dobre do malowania, bo to też ważne, żeby one się nadawały do malowania ze względów takich technicznych przede wszystkim, żebyśmy czegoś ciekawego mogli się nauczyć. Te zdjęcia pozwolę sobie wspólnie z Wami namalować w najbliższym tygodniu. I wszystko będzie to jesień. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze wspólne malowanie. Życzę dobrej niedzieli. Jeszcze dobrego dzisiejszego wieczoru, którego troszkę zostało. Do zobaczenia już w poniedziałek o godzinie 10:00. Dobranoc. Dziękuję Wam pięknie.